oświetlone blaskiem Chrystusa, mogą znaleźć spokojną drogę do domu Ojca, z którego woli przeszli na ten świat. Teraz dokonamy poświęcenia. Swoją całą publiczną działalność spędził stojąc w wodzie, chrzcząc, by ludzie nawracali się, obmywając ich z grzechu, by byli gotowi na spotkanie z Chrystusem, Mesjaszem. My prosimy Go, aby wyprosił tą łaskę, by każdy parafianin był wolny od takiego niebezpieczeństwa.